Hej, witam Was w nowym filmie, mocno halloweenowym. Nie spodziewałam się, że uda mi się cokolwiek w tym klimacie nagrać w tym roku, ale jakoś się udało. Długo prosiliście mnie o film o tym, jak szyję hamaki dla moich szczurów, więc oto z nim właśnie jestem. Nie byłabym sobą, gdybym nie zrobiła tego po swojemu, więc mam nadzieję, że taki krótki, albo i nie, tutorial Wam się przyda. Więc jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam Was do oglądania. Zacznijmy od tego, czego będziemy potrzebować. Oczywiście polar lub materiał miękki. U mnie jest to akurat właśnie miękki, który zamawiam regularnie na Allegro, oraz materiał bawełniany lub dresówka. Ja akurat ten materiał zamówiłam na stronie cottonbee.com.pl. Potrzebować będziemy też nożyczek, czegoś do cięcia nici, u mnie akurat niezbędne, szpilki krawieckie oraz opcjonalnie metr krawiecki. Następnie sznurek i oczywiście maszyna do szycia. U mnie jest to Singer model 8280. Możecie też szyć ręcznie, ale zapewniam, że zajmie to Wam zdecydowanie więcej czasu. Kiedy wszystko mamy już przygotowane, możemy przejść do działania. Materiał bawełniany, lub jeżeli w Waszym przypadku jest to dresówka, rozkładamy na dużej, płaskiej powierzchni i wycinamy w nim dowolny kształt, który wyjściowo ma mieć nasz hamak. Może to być prostokąt, kwadrat lub trójkąt. Tak naprawdę istna dowolność. Jak widać, ja nie używam do tego metra krawieckiego, po prostu lubię robić to na oko, ale jeżeli wolicie bardziej perfekcyjne hamaki o idealnych wymiarach, to zalecam właśnie użycia tego przyrządu. Następnie przechodzę do polaru lub w moim przypadku jest to miękki. Kładę materiał na podłodze wypustkami do góry. Miękki ma właśnie takie charakterystyczne kuleczki, które posłużą nam jako element ozdobny naszego hamaka. Dlatego też kładę oba materiały wewnętrzną stroną, tą wyjściową, do siebie. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli materiał wyjściowo ma mieć ciemną stronę, że tak powiem, na zewnątrz, to kładziemy ją do wewnątrz wypustek, ponieważ musimy mieć na uwadze, że uszyty hamak będziemy później przewracać na drugą stronę, już tą wyjściową. Oba materiały spinam ze sobą szpilkami krawieckimi. Ułatwi mi to później szycie oraz wycinanie materiału polarowego. Kiedy materiał już jest ze sobą spięty, złączony, to odcinam część miękki wzdłuż krawędzi materiału bawełnianego. Jak widać, nie robię tego jakoś bardzo starannie, bo później przy szyciu szybko się to zgubi. Wyjściowo oba materiały powinny prezentować się w ten sposób. Ok, przechodzimy do uszek naszego hamaka, które zrobimy ze sznurka. Tutaj tak naprawdę jest również kwestia dowolna, jaka wielkość, jaka długość uszka ma być. Ja przeważnie robię je takie troszkę dłuższe, w razie gdyby nie stykały mi w mojej klatce od jednego końca do drugiego, ale tak jak mówię, to jest kwestia indywidualna i tutaj długość uszek zależy tylko i wyłącznie od Was.
Okej, przyszedł czas na tą nieco trudniejszą część, czyli szycie. Zaczynamy od ustawień maszyny, od długości ściegu, u mnie jest to akurat jedynka, i samego ściegu, u mnie na początku jest to ścieg prosty. Jeżeli chodzi o ustawienia maszyny i samo szycie, jeżeli jesteście młodymi osobami, które nie potrafią się posługiwać maszyną do szycia, zawsze możecie poprosić o pomoc kogoś dorosłego. Zaczynamy zabawę. Bierzemy sznurek, który będzie naszym łóżkiem i zawijamy go w pętelkę, po czym wkładamy go na samym rogu do wewnętrznej części hamaka. Musimy pamiętać, że zaraz po obszyciu całego materiału wywijać będziemy go na drugą stronę. Możecie mi zaufać na słowo, że wszystko koniec końców będzie w porządku. Następnie obszywamy cały materiał dookoła przy krawędziach i pamiętamy, aby na każdym rogu zatrzymać się i wsadzić do środka nasze uszko, tak samo jak za pierwszym razem. Kiedy powoli zbliżamy się do końca, pamiętamy, aby zostawić niedużą dziurę, która umożliwi nam przewrócenie hamaka na właściwą stronę. Jest to bardzo ważne, żebyście nie doszyli po prostu hamaka, nie obszyli materiału do samego końca, bo później już będzie, że tak powiem, po ptokach i nic nie zrobimy. Odcinamy nici od maszyny. Opcjonalnie możemy zawiązać ze sobą dwa końce nitki początkowej i zawiązać je na supełek. Nie trzeba tego robić, ja zawsze lubię mimo wszystko. Wyciągamy wszystkie szpilki i tutaj przestrzegam, uwaga, bo ja wbiłam sobie szpilkę do palca tak głęboko, że boli mnie do tej pory, więc ostrożnie z tymi szpilkami. No właśnie, o tym przed chwilą mówiłam. Okej, wywracamy hamak na drugą stronę przez dziurkę, która nam została. Jak widać, wszystkie uszka dobrze się trzymają, a to jest bardzo ważne, bo później jak zszyjecie te uszka, tak będzie trzymał się hamak pod ciężarem waszych szczurów.
przechodzimy do zaszycia naszej dziury. Niestety tego fragmentu jeszcze nie opatentowałam za dobrze, dlatego ten szef może nie wyglądać zbyt dobrze z zewnątrz. Tutaj warto zrobić to czarną nicią. Mi nie chciało już się bawić w wymianę nici, więc zrobiłam to białą, ale przymknijmy na to oko. Dobra, zmieniamy szef na ozdobny i tutaj jest również kwestia indywidualna i dowolna. U mnie akurat w tym przypadku był to szef zygzakowaty. Obszywać będziemy około centymetra od krawędzi hamaka. Kiedy cały hamak jest już obszyty, powinien prezentować się mniej więcej w ten sposób. U mnie przymknijcie oko, bo maszyna coś mi zaczęła świrować i te szwy są nierówne. Ja do tego jakoś bardzo wagi nie przykładam, bo biorę pod uwagę, że to są hamaki dla moich szczurów, które mogą w każdym momencie zostać pogryzione, ale generalnie tak prezentuje się efekt końcowy. Oczywiście szef ozdobny możecie pominąć i hamak już byłby gotowy przed tą częścią, więc mam szczerą nadzieję, że tutorial wydał Wam się w jakikolwiek sposób przydatny. Jeżeli uszyjecie hamaki z mojego tutoriala, koniecznie dajcie mi znać, oznaczcie mnie na zdjęciach na Instagramie, chętnie pooglądam Wasze dzieła. Także z mojej strony to by było na tyle. Ja Wam bardzo dziękuję i trzymajcie się do następnego filmu. Buziaki i papa. Pa.